Zabrać głos nie śpiewając, ale chciałam bardzo wam wszystkim podziękować za to, że chciało się wam wyjść dzisiaj z domu i spędzić ten wieczór z nami. Jest to dla nas bardzo ważny wieczór. Proszę o statek. Chciałam powiedzieć, że to jest ogromna przyjemność występować w takim cudownym gronie. Dziękuję bardzo. A jak artyści dzisiejszej sceny, z którymi bardzo czuję się związana i podziwiam, w ogóle wiadomo, nie? Ale bardzo też wdzięczna jestem tej orkiestrze i prowadzącemu Jean-Claude Hoffmann. Bo dzięki nim może się spełnić moje wielkie marzenie zaśpiewania tej jednej z najpiękniejszych i najbardziej smutnych piosenek o miłości. Widzę, tutaj państwo są, którzy się cały czas trzymają za ręce, bo jakie to jest cudowne. Dbajcie o to, pielęgnujcie
bo nie każdy ma takie szczęście. Amy Winehouse takiego szczęścia nie miała, a ja po części też czuję się Amy Winehouse w tym temacie. Szkoda. Dlatego wiem, o czym śpiewam. Gotowi? Love is fate reserved.